No i jesteśmy bardzo ciekawi, jak potoczy się los drugiego zespołu w tym turnieju Gwiazdy przeciwko czołowej drużynie z Francji. Jeszcze raz Chollet. Oni teraz mieszają się na pozycjach Francuzi. Gasmi. Jest Douglas w środku, będzie się obracał z piłką i strzał i gol! Tak jest! Z numerem 14 w 12 minucie spotkania wpisuje się na listę strzelców Douglas Graciano Alves, a więc Brazylijczyk w zespole Sportingu. Dobre podanie, bardzo ładnie podbił piłkę Gasmi, teraz uderzenie i mamy drugą bramkę dla Sportingu, to Landryn Gala strzela drugą bramkę dla drużyny z Francji i w 14 minucie mamy już prowadzenie dwoma oczkami dla zespołu ze stolicy Francji. Dalej Rudzianie i znakomicie wykonany stały fragment gry. Kto jak kto, ale Łukasz Biel potrafi naprawdę precyzyjnie uderzyć z kornera. Znakomicie podał i zaskoczył tym samym bramkarza Sportingu. No nie znają chyba tak dobrze jak my zagranie popisowych Łukasza Biela i uderzenie z pierwszej piłki z rzutu rożnego to firmowa akcja tego zawodnika, wychowanka rekordu Bielsko-Biała. I tym samym Gwiazda zdobywa pierwszą bramkę kontaktową w tym spotkaniu. A autorem tego dzieła Łukasz Biel. I dalej grają zawodnicy Sportingu. Amdid. Ngala. Ngala przyjmuje piłkę, biegnie wzdłuż linii. Obok niego przez Ngala uderzenie i znakomicie umieścił piłkę przy słupku Landryn Ngala. To jest jego druga bramka w tym meczu. I tym samym trzecia dla drużyny Sportingu, 25. minuta spotkania i zawodnik z numerem 16 podwyższa prowadzenie gospodarzy w tym meczu. Wycofał piłkę do Piszarda. Gasmino i spokojnie kończą tą grę zawodnicy Sportingu. Tym samym mamy koniec spotkania, 3-1. Zwyciężają w tym meczu zawodnicy z Francji. Bramki strzelali Douglas oraz Ngala. I dla Gwiazdy bramkę honorową strzelił po rzucie rożnym Łukasz Biel. To na tyle, jeśli chodzi o drugi mecz dzisiejszego dnia. Czekamy na spotkanie numer 3.